Za siedmioma domami, ulicami, za siedmioma dniami, nocami, dywanikami, ikeami, bodziami, biedronkami, żyła sobie mamusia i tatuś. I wtedy plemniczek za pierniczek prosto do jajeczka pisaneczka. Kiedy już się spotka plemniczek z jajeczkiem, to wtedy powstaje ja. Ale nie jest to takie proste. Panie kochany, pospiesz się pan! Inni też czekają! Kolejka jest! Tatuś chce się pośpieszyć, ale nie może się skupić! Po prostu! Moje! Pięć. W skali 10-stopniowej. Następny! Pojechałem do szpitala. Chciałem zobaczyć mojego syna. Przyjeżdżam, lekarz mówi: ma pan piękną córkę? Pępkowe to swoista terapia, która pozwala świeżo upieczonemu ojcu powrócić do równowagi. Wyrzucić z siebie tłumione emocje. Podzielić się swoim szczęściem z najbliższymi. Kolegami. A potem się dowiedziałem, że syn nie moim synem. Przyjaciel jego ojcem, najlepszym skurwysynem. Strzeliłem do niej, wielokrotnie nacisnąłem spust. Kobieta kochała wybuchowo, surowo, szorstko, zaborczo, ała. Widziałem kobietę. Ale ja teraz wiem, po co żyję. Ja ją muszę odnaleźć. Znowu będzie! Pan odbiera telefon. Obiecuję, że zdąży. Policja! No? Ty nie zatrzymał się. Na czerwonym leci! Na czerwonym? Matko, szacu! Ciężarówka! Dyskutuję. Taranuję. Dyskuję. Forsuję. Proszę. Przydeptuję. Argumentuję. Cedzę. Kompletnie świruję. Nie wolno podawać zbyt dużych dawek cukru. Dziecko zaczyna płakać. Powołuję na świadka biegłego w zakresie psów. Biegło, Czy oskarżony chce coś powiedzieć? Ja was kocham. Nie widzę związku ze sprawą. Dlatego postanowiliśmy razem z bratem i z bratem zrobić tatusiowi prezent na Dzień Ojca. I porwaliśmy tatusia! Respondenci na pierwszym miejscu umieszczają matczyną miłość, matczyną troskę i matczynę... Nie? Nie? Mleko, proszę państwa! Matczyne mleko! Podobnie, przepraszam bardzo, jak na kolejnych etapach rozwoju dziecka, prawda, ważne są na przykład płatki kukurydziane z mlekiem. Jak wiadomo, nie od matki, lecz od krowy! Dziecku trzeba pozwolić rozwijać kreatywność. Trzeba mu kupić wszystkie klocki świata, dać ubrudzić się czekoladą, poznać jego psychikę, nauczyć się go słuchać, płakać, śpiewać.